Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Pawłowie obchodzi 40. rocznicę poświęcenia. Jest miejscem pozwalającym na chwilę wytchnienia, stworzenia wspomnień, a przede wszystkim integrującym mieszkańców. Z dzieciństwa jeszcze pamiętam stary kościół. Był to kościół, w którym ksiądz tyłem do wiernych stał i odprawiał mszę. W czasie budowy tego kościoła pan Kwaśnica Kuliweszka udostępnił kawałek swojej stodoły, wyremontowali to, wybielili, tam się odbywały msze, tam chodzili wszyscy i to nic, że to było małe pomieszczenie, ale nad zewnątrz można było stanąć w części ogrodu prawie, że i też mszy wysłuchać. Kościół to integracja dla nas. Przychodzimy tutaj, spotykamy się. No, ja osobiście bardzo lubię przychodzić i spotykać się z ludźmi, przychodzić do kościoła, modlić się wspólnie. Ksiądz Makarski przyszedł do nas i pyta, czy my nie odstąpimy kawałek ogrodu. A ja mówię, że po co jest potrzebny ten na kościół? A no to z miłą chęcią, to jest dla nas wszystkich. Jubileuszowi towarzyszyła 77. rocznica przyjazdu przesiedleńców z Kresów i osiedlenia w Pawłowie. Przyjechali tutaj ze wschodu, głównie z miejscowości Dziuryń i Słobódka Dziuryńska. Z rodzin, które tu takie najwięcej przyjechało, to była rodzina Tymków, rodzina Dziweńka, rodzina Pindera, rodzina Wierzbicki, rodzina Suchecki. To chyba było takie najważniejsze po prostu. Osiedlali się tu, jak to mówią, w Pawłowie. Zazwyczaj rodzina, jak to mówią, zajmowała budynki blisko siebie. I tak się teraz tak okazuje, że po latach to patrząc na to, to właściwie w jednym miejscu była tak powiązana rodzinnie wszystko. Przyjechaliśmy w 1945 roku, to znaczy przywieźli nas, tam za Odrą nas wysiedlili. No i ludzie się rozeszli, to znaczy nasi rodzice, starsze rodzeństwo, żeby szukać, gdzie mieszkać. No i dostaliśmy zawiadomienie, że właśnie tu mamy się zgłosić do Pawłowa, że tu nas osiedlą, a przyjechaliśmy, to jest tak, Słobódka Dziuryńska, a my też stamtąd, tylko jeszcze dalej troszeczkę, bo Połowce, taka wieś, ale tam było bardzo dużo Ukraińców, strasznie mordowali, także myśmy uciekali. Dziś mają kochających ludzi obok siebie, bezpieczeństwo i spokój. W Pawłowie i okolicach mieszkają ci, którzy 77 lat temu w tragicznych warunkach przyjechali ze wschodu, zmuszeni, by rozpocząć nowe życie. Przyjeżdżając ze wschodu, okazuje się, że oni, no była tam różnica, olbrzymia różnica rozwojowa tego po prostu zamieszkania, naszego życia wiejskiego. Tu była już, jak to mówią, była elektryfikacja, było dużo maszyn, niektórymi, jak to mówią, przedmiotami, rzeczami osoby się stykały po raz pierwszy, nawet nie wiedziały, do czego służą. Ludzie byli bardzo życzliwi, jeden drugiemu chciał pomóc. Nie było na przykład, bo dzisiaj jest inaczej troszeczkę, prawda, takie sobosie są. My stamtąd przyjechaliśmy ze wsi, to każdy chwytał się za co, za pole. Tam jakieś krowy, jakieś koniki, zboże, a to akurat był okres żniwny, no to wszystko chodziło na żniwa, zboża zbierali, żeby wymucić, żeby było coś. Po prostu nikt nie darmował, każdy jeden drugiemu pomagał. No także no ciężko było, pewnie, że było ciężko, bo to wszystko trzeba było kosą, sierpem robić. To nie było tak, że jak dzisiaj kombajny, nie? No ale było dobrze. To było dobrze, że jeden drugiemu ufał, jeden drugiemu pomagał, jeden drugiego jakoś tak współczuł po prostu. No. Jak miał więcej dzieci, to tam pomagali czy coś. No, było dobrze. Uroczystość pozwoliła na chwilę wspomnień i rozważań, a przede wszystkim na utrwalenie historii naszych bliskich. Jestem tu pierwszy raz i chciałbym być proboszczem w takiej parafii.